Słuchaj, ej, co porabiasz w Swellview? A mój tata robi właśnie dyplom w Juilliard.com. Nie wierzę, twój tata to palant, nie skończył Herberdu online. Ha, ta, tempak z niego. Nie, wpadłem co do ciebie. A mały ptaszek wrócił do gniazda? Tak. Niech cię mama kwoką ściska! Nie, chodź nie. Do mnie! Kto pisze, mamusia? Ciągle ma męża? Co ona porabia? O, za tym nie tęsknię. Wiesz co, może bym się z nią spotkał, wiesz co, się, nie? Może byś się zamknął, już nie cicho ma. Bądź. Pewnie się nudzi, mogłoby ej, być kawo. Ej, ja tu chcę, rozumiesz? Okej, weź, chcę zapisać wiadomość. Odtwarzam wiadomości na głos. Nie. Od tego nie uciekniesz, i tak cię znajdę. To nie był głos mamy. Co nie? Słuchaj, pytanie, nie na temat, ale... Nie da się mnie tu wytropić, prawda? A nie da! Ksiądz zainstalował takie makrokody elektronowe. Znaleźć cię tu tak, jak znaleźć siwy włos na mojej głowie. Tu masz jeden. Co? Hej! Co, nie mam siwych włosów, sam masz, co? Musimy ci coś powiedzieć. Tak! Czapa, gadaj. Jeździliśmy na wszystkie wezwania od 3-4 dni. Tak! Dlatego wy macie przyjąć następne wyzwanie. Tak! I chcemy mieć prawo wyparować jedną osobę rocznie bez powodu. Tak! Nie. No co? Jasne, że przyjmiemy. Minęło pół minuty. No dawaj, dmuchnij swoją gumę z dystopii. Pokaż mi kostiumik. A, rany, nie mam ze sobą. O, a to co jest? A, jednak mam ze sobą. Dzięki, brachu. Szybko, to niedaleko, wrócimy za 5 minut. 5 minut? Tak, okłamałem cię kiedyś. Mówiłeś, że urodziłeś się w 98. To prawda. 98. Rok pięści. Dobra, dmuchamy gumę. Zlokalizowany. Przysłać łowcę nagród. Dobra, muszę to powiedzieć. Dystopia jest na maksa straszna, a ja zadarłem z takimi, co są tak źli, że po prostu dech zapiera. Na przykład łowca nagród ściema, który pożera ludzkie dusze. I chcę zjeść moją, więc... Uciekłem do Swellview, bo myślałem, że gniazdo jest bezpieczne, ale on mnie znalazł i teraz zje nasze dusze. Czyli nie przyjechałeś mnie odwiedzić? Co? Tak, to widzę. Nie, to widzę. Nie, no tak, ale też nie chcę mieć zjedzonej duszy i chciałem jeszcze zrobić pranie. O! Co? To ściema! Tak, jak dla mnie to ktoś nie zapłacił za prąd. Nie. Zawsze się ściemnia, zanim przyjdzie ściema. Po co ja tu przyjeżdżałem? Przepraszam, że cię naraziłem. Wyluzuj, ten przegryw nawet nie ma broni. Wezmę to sobie, kiedy już go załatwimy. Zaraz umrzemy, brachu. Czekaj, myślę nad jakimś tekstem. Okej, może tak. Puk, puk! Za wysoko. No ty powiesz, jak mogłeś nie trafić w podłogę? Ciesz się, że tu jesteś. Mogłaś wylądować w innym kraju. Tak. Ej, czemu tu jest ciemno? To jest ściema. Łowca nagród, dystop. Już przestałam cię słuchać. Nie skończyłem jeszcze z tekstem. Ja mówię... Puk, puk! Te ściema! Co będzie, jak skrzyżujesz kaczkę ze Shih Tzu? Ściema! Okej, to był ten jeden na rok. Pokażę ci bandytów, którzy widzieli twój profil i chcą z tobą walczyć. Zaczynamy szydzić! Okej, jeśli nie chcesz z którymś walczyć, przesuwasz w lewo.
Jeśli z którymś chciałbyś walczyć, przesuwasz w prawo i wtedy apka umawia was na ustawkę. To zabawne. Z 10 minut temu powiedziałem, że chcę zobaczyć wyniki, ale ty ciągle gadasz i nic nie widzę. Wychodzę na przerwę. O, no weź! Okej. Czyli patrzysz na foty i mówisz, czy mam przesunąć w lewo, czy w prawo? Okej. Ten koleś pisze, lewo. Że lubi... Okej. Strażnik trawnika? Zobacz. Pasuje w 97%. I zobacz, marzy o walce na szczycie sterowca, o północy. Tak jak ty. Ta, ale przecież nie chce zeskoczyć tuż przed eksplozją. Tak, on dokładnie marzy o tym samym. Naprawdę myślicie, że to właśnie ten jedyny? O, na masa ten jedyny. Tak. Przesuń go w prawo. Tak, szybko przesuń w prawo. To ja, strażnik trawnika. Ta, nie poznałem cię. Pewnie dlatego, że wyglądasz inaczej niż na zamieszczonym zdjęciu. Wiem, powinienem je uaktualnić. Ale luz! Wciąż mogę walczyć. Opsiu. O. To moje spodnie. Zauważyłem. Wybaczcie, panowie. Muszę na chwileczkę na stronę. Zaraz wracam. Okay. Mam z tyłu przeciąg. Ten kolo to przegryw. Tak, to był wielki błąd. Chodźmy stąd. Bohaterzy i łotry! Wielkie brawa dla najgorętszego bandyty w Suelwiu! To Kyle, moja para, jest lepszy niż na zdjęciu. Ja mogę już iść? Proszę, proszę, proszę. To kapitan. Co tu robisz? No, nudziłem się ostatnio. Ciągle walcząc z tymi samymi bohaterami. Nie. No, więc mój młodszy brat... Niemowlak? Tak. Namówił mnie na profil w apce zwanej Ustawka. Ja też go mam, dlatego tu jestem. Ja też. Sam nie wiem. To nie dla mnie. Dziękuję. Ta ustawka ustawiła mnie z bohaterem o imieniu Kopacz McGee, który wcale nie wygląda jak na zdjęciu. Tak! Ściemniacze! Lubię walczyć z przeciwnikiem po staremu. Ale walka była niesamowita. Gratki! Dzieciaczek? Ej, wyluzuj, junior. Jestem po pracy. No. Zresztą i tak muszę się zbierać. Muszę skoczyć na lotnisko Suelwiu i nie porwać samolotu cargo z kocykami. Byłoby szkoda, gdyby ktoś mi przeszkodził. Nie. No to narka. Dzięki za drinka, dzieciak. Dzieciaczek. Co robisz? Co? Biegnij za nim. Po co? Co to za pytanie? On chce, żebyś go gonił. Tak myślisz? Jestem pewny. Leć i złap go, zanim wsiądzie do samolotu. Może tylko był miły. Zostawił swój plan na barze. No, całe życie chcesz się zastanawiać, co by było, gdybyś zatrzymał samolot, czy chcesz go zatrzymać? Chcę go zatrzymać. To się zbieraj, smutasie, i goń dzieciaczka. Dziękuję! Uwaga, kandydaci! Jutro się dowiecie, czy dostaliście się na mistrzostwa załogi. Superherosi nie mają wolnego, ale dzisiaj macie wolne. Ruszcie się i idźcie się pobawić. To jest rozkaz! Wow, brat, już jutro wreszcie się dowiemy, czy nas wezmą na mistrzostwa załogi. No i mamy wolne. Czyli masz mnóstwo czasu, żeby się przebrać w coś mniej szmaciarskiego.
Phoebe, a jeśli nas nie wezmą do załogi i stracimy jedyną szansę na wielkość, tata musi wiedzieć, że jesteśmy lepsi. Daj spokój, Max, wyluzuj, jesteśmy rewelacyjną ekipą. Idziemy się zabawić. Dobra, ale słyszałaś hologram, mamy wolne i zero ratunków. Nawet kotków na drzewach? Szczególnie kotków na drzewach. Przychodzicie w samą porę, by zobaczyć ten cud śniadaniowy. Oto coś, z czego jestem najbardziej dumny. Oprócz moich cudownych dzieci. Naleśnik! Już pomagam. Zostaw kociaka na drzewie, siostra. No trudno, załoga kazała nam zrobić sobie wolne. Co? Czy w końcu ktoś nam pomoże? Złoto mocne na ratunek! Niech zgadnę, panie dyrektorze. Podwójnie zabukował pan stołówkę. Powiem więcej, potrójnie. Czy dobrze mówię, tamburynowcy? Owszem, jestem bad boy. Powiedzcie mamom. Wow, kto wiedział, że nieratowanie jest rozrywkowe? Max, z jakichś przyczyn mam te same ciuchy co wczoraj i znowu trzymam tę kopertę. Mam ciężki przypadek déjà vu. Tak, ja też. Może teraz dowiemy się, czy weszliśmy do mistrzostw, czy nie. Uwaga, kandydaci! Jutro się dowiecie, czy dostaliście się na mistrzostwa załogi. Superherosi nie mają wolnego, ale dzisiaj macie wolne. Ruszcie się i idźcie się pobawić. To jest rozkaz! Słuchaj, to pomyłka. Dostaliśmy tę wiadomość wczoraj. Oto wiadomość! Przestań tu przychodzić! Jeśli to jest test załogi, to jak go zdamy? Wiesz, jest rozkaz, żeby się pobawić. Może chcą, żebyśmy naprawdę się bawili. Max, to jest załoga, a nie zabawa! Naleśnik! Powtarzak? To nie załoga każe nam powtarzać ten dzień w kółko. To ty! Max, wytłumacz się. Tak, sprawiłem, że powtarzamy ten dzień, ale ja mam powód. Świetnie, słuchamy. To dosyć ważna sprawa. Może lepiej sobie usiąść. O, byś miał rację. Okej. Mówię. Max! Zgłupiałeś? Max! To koniec, Max. Co? Phoebe, nie, proszę. Bo co? Czemu nie chcesz, żeby było jutro? Chcę usłyszeć prawdę. Zrozum. Boję się. Jasne? Nie jestem na nic gotowy. A jak nas nie wezmą na mistrzostwa załogi? Coś wymyślimy. To wcale nie takie proste. W życiu nie pracowałem tak ciężko, w tym także nad podłością. W razie skuchy, co dalej? Ale nie będzie skuchy. Tego nie wiesz. Max, spójrz na wszystko, co już zrobiłeś i ile już osiągnąłeś. Mamy super ekipę i nie pozwolimy, żeby lęk przed złą wiadomością nam przeszkodził. Chyba masz rację. Jestem fantastyczny. Rób, co należy. Dzięki za wczoraj, siostra. W sensie, to ostatnie. Jestem gotów na wszystko, co załoga chce nam powiedzieć. No tak, załoga. Teraz ja panikuję. W sensie, masz rację, to najważniejszy dzień naszego życia. Wszystkie nasze działania sprowadzają się do tego. Nie mogę tu być. Co jeśli zadzwoni kopniak? Co jeśli nie odbiorę? Tak się nie godzi. Cała nasza praca na nic. Werschwunden! Ech, mam wrażenie, że to najdłuższy dzień świata. Wierz mi, bywały dłuższe. To w składzie rupieci. Dobra, ludzie, wchodzimy na żywo za 5, 4, 3, 2. Witaj, Swellview! Jesteś Morgan, coś upi! Zgadłeś! Przyszedłem, by wam coś upichcić!
tam coś upi. Tak, tak, to mój ulubiony kucharz celebryta. Mam jego wszystkie książki kucharskie. Serio? Tak, mam upi, chce ci lunch, upi, chce ci pycha, upi, chce i uczucze. Dlaczego tu stoimy? Kiedy Morgan coś upi jest na górze i coś pichci! Bo jesteśmy durni! Szybko, chodźcie! Ej, zaczekajcie, Mówiłem wam! Dawaj! Mówiłem wam, że wyłączyłem windę. To włączaj ją szybko! Nie mogę, póki robi się aktualizacja systemu. Tupy! Pełna moc! Ej! Tak, szybko! Wyłączyłem też obie tuby. Halo, co? Hej, oglądam program, ale nie widzę tam ciebie i Reja. Co? Jeszcze wchodzimy po schodach. A, to co? Które macie piętro? 117. O, to nawet nie jest połowa. Co? Jest połowa. Zostało nam 100 pięter. Nie, jesteście na 117, więc zostało wam 125 pięter. To nie jest połowa. Aktualizacja skończona. Hej, winda i tuby znowu działają. Co? Co? Na serio? Winda i tuby znowu działają. Tak, to ja jadę teraz do składu. Dobra, pa. Szybko, no chodź. Ta, ruszmy się, zanim skończył program. To ostatni, ten zgniły palec. Co ty robisz? Wchodzę na górę! Zwariowałeś? Wszedłem! Jestem! Przegrałeś! Nie, no weź! Otwórz się! No ja nie mogę! Ej! Czy ktoś mnie słyszy? No nie, otwieraj! Otwieraj! Ach! A w życiu nie zdążę zbiec z 240 pięter, zanim Henryk... Ej, zaraz, moment. Jestem niezniszczony. Ja nie mogę, to... Rej? Tak! Co? Tak! Nic mi nie jest! Czy ty zeskoczyłeś z samej góry? Zorki, nie ma czasu! Wygrywam zakład! Co? Rej! Okej, okay, dzięki, że oglądaliście i uczestniczyliście w naszej fantastycznie przepysznej uczcie w Swellview! Nie, wy w Coście Ubice! W Swellview! No to koniec! Zwijamy się! Co? Nie, 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 nie! I to już koniec? No jasne. Tak, koniec! Zostało jakieś żarcie? Zostało jakieś jedzenie? Nie, zjedzone. Nic nie ma. O, Rej, Rej, smakowałaby ci pizzowa zupa. Jest jak pizza. O, chodźcie, żałujcie, rancaje łomega. I butach może spaghetti. Możecie obejrzeć sobie coś innego? Próbuję odkryć, kto ukradł siodło. Tak naprawdę ja pierwszy je znajdę. Ty nawet nie próbujesz. No właśnie, to jest metoda Milesa. Czy możemy zacząć oglądać wreszcie filmy? Zanim odezwie się alarm i będziecie musieli biec. To okropne. Byłoby słabo. Zaraz. Tacie skradziono siodło. Bracio. A ja chcę obejrzeć w telewizorze filmy z kojotem. Tak jest najlepiej. Bracio. Nie da się, jeśli co 5 minut będziemy zwalczali zbrodnie. Bracio. Mika, nie mam czasu. Może urządzisz zawody z bratem? Już je mam.
A może większe zawody? Mów dalej. Myślisz, że twoja metoda na łapanie jest lepsza, nie? Metoda Miki, praca po płacach. Ty myślisz, że twoja jest lepsza. Metoda Milesa, pozwalam bandytom przyjść do mnie. Udowodnij. Kojota. Urządźmy zawody i sprawdźmy, kto będzie lepszy. Tak, wchodzę. Zaczynamy? Teraz? Już teraz? Może teraz? Lub teraz? Czy teraz? Niech mi ktoś odpowie, żebym przestała pytać. Kończę już te sprawy z graffiti. Myślę, że to ścienne psy, choć mogą być graffiti panny. I mam trzech podejrzanych w skoku na Tofi. Tofi panny, Tofi psy lub Tofi koty. Tak czy inaczej, obie sprawy rozwiążę do wieczora i może zdobędę informacje w sprawie siodła. Miles, otwórz proszę drzwi, jestem zajęta wygraną. Myślę, że to są Tofi psy, bo znalazłam odcisk... Cześć, dziewczyny! Za co? Ukradłyśmy Tofi, jak widać. Ale czujemy się winne i chcemy się przyznać. No pewnie, że tak. Nie! O tak. Zamknijcie nas! Z przyjemnością. Jeden momencik. Niech ktoś mi wrzuci 3 punkty. Wygrywam o 29. Orałam całą noc w baki i teraz wynik jest 33-4. A zawody kończą się za 5 minut, więc chyba czeka mnie kąpiel zwycięstwa. Chcesz otworzyć drzwi? Może to przestępcy? Tak, na pewno! Cała banda przestępców! Weź otwórz te drzwi i pokaż mi, ilu ich tam jest! Jak tam chcesz? Przepraszam, czy to Suelwiańska Akademia Geniuszy? Oczywiście! Mówiłam, że banda przestępców! Banda przestępców! Co? Ktoś zwinął tablicę wyników z boiska, gdzie gramy w Suelwiańskiej Lidze Przestępców! Zapraszam, przestępcy! Płacić za koktajl kradzionym siodłem? Czy ona mówi o kradzionym siodle? Tak. Jakie są szanse, że nazywa się Duży Herm? To mój tata! Czyli rozwiązanie twojego problemu właśnie wkroczyło przez drzwi. Nie pozwól jej wyjść. Okej. Okay. Ej, ty! Ja? Tak. Nie wychodź. Okej. Okay. Ej, ty! Powiedziałam już, że nie idę. I nie mam na imię ty, tylko Pryszczylla. Dlaczego wszyscy na mnie wrzeszczą? O, chcesz, żebym wrzasnęła? Ale się doigrałaś, Pryszczylla. Co ja zrobiłam? Ochacie. Ja też cię ocham. Zamierzam wziąć najlepszą kąpiel w moim życiu. Ej, co to znów za płacz? Znalazłam siodło tatka. Nie, tak. Mówi tak. Słyszałem. Jak znalazłaś siodło? Nie wiem, byłam w hip-hop pire, byłam zła na ciebie i cały świat. No i wtedy dałam na luz. I już za chwilę złodziejka siodła weszła przez drzwi razem z siodłem. Więc ja też wygrałam, bracie. O, rzeczywiście. Dziękuję. Stosując metodę Milesa. Nie. Wreszcie pozwoliłaś, by złodziej sam przyszedł. To był czysty przypadek. Sądzę, że nauczyłaś się czegoś ode mnie, Mika. Od nikogo się nie nauczyłam. Nauczyłaś się, że metoda Milesa jest najlepsza drogą. Nie ma za co. Pewnie, że nie ma. Ej, co wy tam robicie? Uczymy się. Nie ma nauki. I zmieniamy. Nie ma zmian. Jedyny błąd jest taki, że nie starałam się dość mocno, ale nigdy go już nie powtórzę. To ja teraz wezmę kąpiel zwycięstwa. Będę robiła dokładnie to samo, co zawsze. Może nawet bardziej to samo, co zawsze. Słyszeliście, sąsiedzi? Wygrałam! O rany, znowu krzyczy na sąsiadów. Szybko, szybko, szybko! Nie zmienię się i nie nauczę! Nigdy! I dobrze, Mika! Dziękuję, pani spoza! Jak długo tym razem zamierzasz krzyczeć? O, tym razem będzie bardzo długo! Okej! Okay. Brat myśli, że ma rację, ale nie ma! Zawsze się w moim pokoju nie... Totalnie nawywijałem, koloso! Wyluzuj! Będzie dobrze pod warunkiem, że Phoebe nigdy się nie dowie. Pod warunkiem, że się nie dowiem czego? Mówiłeś, żeby za tobą nie zjeżdżała, prawda? Byłeś jakiś dziwny, gdy Anderson super ogłosił nagrodę mamy i taty, więc gadaj, bo zrobię tak! Au, to boli! Wiesz, że mam wrażliwe uszy! Gadasz! Dobra, już! Więc tak. Dlatego byłem dziwny, rozumiesz? Przypomniałem sobie, że jak byłem podły, podłożyłem mega smrodobombę, która wybuchnie na uroczystości. Co? Jak mogłeś zapomnieć?
miał mieć? No, miałem wtedy bardzo dużo łajdackich planów, a nie stać mnie na sekretarza. Okej. Jak straszna jest ta smrodobomba? Bardziej zgniłe jaja czy mokry pies? Zgniłe jaja w pysku mokrego psa wypchanego starym serem zanurzonego w miejskich ściekach. Zaproszeni goście będą cuchnąć do końca życia. Max, jeśli załoga się o tym dowie, to nas nigdy nie przyjmie. To co zrobimy? Przypał. Zamknąłem ją w skrzynce z grzmotanium. Jedyne, co ją rozbroi, to laser z elektroplazmy. Spoko, to zrób go. Ona myśli, że dasz radę go zrobić. Max, a dasz radę? No, nie mam niczego, co generuje taki rodzaj energii. Chyba, że masz jakieś superpotężne działo gdzieś pod ręką. W tajnej skrzyni z superbronią grzmotomocnych. W tajnej skrzyni z superbronią grzmotomocnych? Chyba możemy wykreślić słowo tajna. Najniebezpieczniejsza broń, jaką rodzice zebrali w ciągu paru lat. Proszę! Pamiętasz to? Smarku laser, który zrobiłem w podstawówce. Tak, Max, pamiętam dzień, gdy w stołówce podali kurczaki w smarkach. Ha. A co to jest? Kula zawierająca moce mrocznego chaosa? Tak, możemy przenieść jego moce z kuli na którejś z nas i użyć jego plazmy do zniszczenia smrodobomby. No, oszalałaś! Dziwne, tak zwykle ja mówię do ciebie. Mocy chaosa to straszne zło. Gdy ich użyjemy, staniemy się podli. To chyba też byś powiedziała. Jak możesz tak żyć? Max, ta kula to jedyne wyjście, żeby ratować nasze szanse w załodze. Jest zbyt niebezpieczna. A zresztą widzę, że mogę użyć tej broni do zrobienia lasera z elektroplazmą. Uroczystość już za godzinę. A Phoebe, spoko. Jestem profesjonalistą. Kupimy nową mikrofalówkę. Muszę wymyślić jakiś lepszy plan. Nie, nie musisz, Phoebe. Te dni sprzątania po moich wyskokach skończone. Jednak przyznajesz? Tak, jasne, że przyznaję. Nie mam problemu z przyznaniem, ale nie w telewizji czy przy innych. Dobra, skoro to takie ważne dla ciebie, to zgoda, zrobimy po twojemu. Dzięks. To limuzyna, jazda. Okej. Okay. O, a zapomniałam fonka. Dobra, leć. Sorki, Max. To będzie kolejne wysko, które trzeba sprzątnąć. Z małą pomocą chaosa. A gdzie jest ta bomba? I dlaczego tu jest toaleta? Toaleta jest smrodobombą. To taka metafora. Ty lepiej ją otwórz, a ja jej nie dotknę. Ja też nie. Dlatego jest aktywowana głosowo. Już pora, siusiu. Dobra. Naładuję cytrynowy laser i rozbroję ją plazmą. Dawaj, mały! Weź, współpracuj! Przepraszam, Max, ale nie będę dłużej czekać, aż coś zrobisz. Przecież nie masz wyjścia. Żadne twoje moce tu nie pomogą. Moje moce nie pomogą, ale... moce chaosa tak. No i co z tego? I nie wzięłaś ich prze... O, szli, wcale ty je wzięłaś! Max, lepiej cofnij się teraz. Phoebe, co ty chcesz zrobić? Przepraszam. Widać eleganckie hot-dogi, które zjadłem, trochę warczą. Jak mogłeś wziąć moce chaosa z kuli? Max, ja musiałam. Mówiłem, to niebezpieczne. Tak, dla ciebie. Panuję nad nimi. Poza tym ten twój sokowniczek na nic się nie przydał. Zaskakująco duża siła. O, mogłem naprawić własny wyskok. Nie prosiłem o pomoc. Słuchaj, możemy pomyśleć o pozytywach. Nasza przyszłość w załodze bezpieczna i pachnie tu cytry cudownie. Jedyne, co mogłoby uczynić tę chwilę lepszą, to gdyby bliźnięta Max i Phoebe byli tu obecni. Jesteśmy! Kiedy przyjechaliście? Nieważne, kończcie już. Dobrze, bo nasza cała kochana rodzina jest razem. Jesteś wstrętna, Phoebe. Odczep się, cytryniaku.